10 najgorszych trenerów polskiej ekstra klasy. Ranking dotyczy trenerów, którzy sprawowali swoją funkcję w XXI wieku. Ranking został opracowany w dużej mierze na podstawie sport.pl. Michał Probierz. Jako piłkarz grał w klubach LKS Łagiewniki, GKS, Rozbark, Gwarek, Zabrze, Ruch Chorzów, Bayer, Urdingen, Górnik Zabrze, Pogoni Szczecin i widzę Łódź. Swoją karierę zakończył po odniesieniu w 64 minucie meczu Widzewa przeciwko RKS Radomsko 21 maja 2005 roku poważnej kontuzji. Łącznie w pierwszej lidze wystąpił w 260 w spotkaniach i strzelił 9 goli. Pierwsze trenerskie doświadczenia probierz zbierał w latach 90 w Niemczech oraz w Górniku Zabrze, gdzie prowadził grupę młodzieżową. Następnie trenował Poloniu Bytom, Widzew Łódź, znowu Poloniu Bytom, Miegloniu Białystok, Ełkas Łódź, Aris Saloniki, aż w końcu trafił do Wisły Kraku. Okres pracy Michała Probierza w Wiśle Kraków trwał 7 miesięcy. Przejął zespół po Kazimierzu Moskalu 1 marca 2012 roku i nie osiągnął z nim niczego wielkiego. Odchodził 1 października, gdy po przegranym 0-2 w fatalnym stylu meczu z Piastem w Gliwicach złożył dymisję. Problem w drużynie jednak nabrzmiewał od samego początku, bo dla nikogo nie było tajemnicą, że szkoleniowiec nie znalazł wspólnego języka z bardziej doświadczonymi zawodnikami, którzy gra Wtedy w zespole Białej Gwiazdy. Aktualnie rodzi sobie bardzo dobrze w Krakowi Kraków, ale jego trenowanie Wisły było bardzo przeciętne i można powiedzieć, że piłkarzy go zwolnili. Adam Nawałka. Nawałka w wielu wywiadach twierdził, że rozpoczął karierę piłkarską w 1969 roku w Wiśle Kraków, której jest wychowankiem. Prawda jest, że wcześniej występował w mniejszych klubach. Karierę trenerską rozpoczął w 1996 roku, a zgodnych uwagi drużyn trenował Wisłę Kraków, z którą zdobył mistrzostwo. Za Lublin, Sądencie Nowy Sącz, Jagiellonii Białystok, GKS Katowice czy Górnika Zabrze. Największe sukcesy odniósł chyba z reprezentacją Polski, bo dostał się na turniej w Rosji, co było niezłym wyczynem i jak dla mnie mógłby nadal działać na tym stanowisku, bo był spoko. W lipcu 2018 roku media spekulowały o możliwości zatrudnienia Nawałki na stanowisku trenera Legii Warszawa. 25 listopada podpisał kontrakt z Lechem Poznań, który obowiązywał do 2021 roku, lecz już 31 marca 2019 roku został zwolniony z funkcji trenera Lecha Poznań. Z Lechem Poznań rozegrał 11 spotkań, 5 wygrał, 11 Zremisował i 5 przegrał. Jak nalecha to bardzo słaby wynik. Ricardo Sapinto jako piłkarz występował we juniorskiej drużynie FC Porto oraz seniorskich drużynach Sportingu Lizbona oraz Realu Sociedad. Był również reprezentantem Portugalii. Jako trener trafił do Legii Warszawa. Nie no, reprezentant Portugalii ląduje w Polsce, nie ma co, klasa światowa. 13 sierpnia 2018 roku podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa. Gdzie przeszedł razem ze swoimi współpracownikami. 2 kwietnia 2019 roku został zwolniony. Na 28 spotkań wygrał tylko 16, co na klub, który inwestuje połowa firm w Polsce to bardzo słabo. Jego droga na dno zaczęła się od przegranej z Krakowie 2-0, później ciężki łomot od Lecha Poznań 2-0, przegrana ze światowej klasy Rakowem Częstochowa i na koniec mord rytualny w Krakowie, Legia Wisła 0-4. Besnik Hasi, albański piłkarz, który występował na pozycji obrońcy w latach 2000-2007, reprezentant Albanii. Jeśli chodzi o jego piłkarską karierę, to chyba Anderlecht jest jedyną sensowną drużyną, w której występował. 3 czerwca 2016 roku został trenerem Legii Warszawa. Awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów, tym samym wprowadzając po 20 latach do tej fazy rozgrywek Polski Klub. Zwolniony z funkcji trenera 20 września 2016 roku z powodu słabych wyników. Drużyna prowadzona przez Albańczyka odpadła już w pierwszej rundzie Pucharu Polski oraz zajmowała 14 miejsce w tabeli ligowej. Thomas von Hessen, niemiecki trener piłkarski, piłkarz występujący na pozycji pomocnika, były zawodnik HSV. Od 1 września 2015 roku von Hessen piastował funkcję trenera i Gdańsk. Swój debiut trenerski w gdańskiej drużynie zaliczył 11 września w zremisowanym 0-0 meczu z Kronokielce. Kielce. Po 11 kolejkach pod wodzą von Hessena gdański klub... Zdobył zaledwie 11 punktów, no grunt to być konsekwentnym. 3 grudnia 2015 roku rozwiązano umowę z trenerem z powodu słabych wyników zespołu, który zajmował po 18 kolejkach 14 miejsce. Józef Saplar, czeski piłkarz i trener piłkarski, absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze na wydziale kultury fizycznej i sportu. Obecnie jeden ze skautów Wisły Kraków. W Polsce od 2 listopada 2005 roku do 23 kwietnia 2007 roku był szkoleniowcem Wisły Płock. Zwolniono go dopiero po 23 kolejce sezonu 2006/2007, a jego bilans zamknął się na 40 spotkaniach. 8 wygranych, 12 zremisowanych, 20 przegranych przy stosunku brachmukowym 31 strzelonych, 68 straconych. Dariusz Kubicki, polski trener piłkarski, były piłkarz oraz reprezentant Polski. Był piłkarzem między innymi Ligi Warszawa-Jestonu Willa. Niezbyt udaną kadencję rozpoczął 4 maja 2015 roku. Prowadził Bielszczan w 16-ligowych spotkaniach i zdobył w nich tylko 14 punktów. Cierpliwość właścicieli pod do Kubickiego wyczerpała się po najwyższej domowej klęsce w historii klubu. Z Wisła Kraków 6-0. Tomasz Unton, były piłkarz wielu zasłużonych polskich klubów, występował w Arce Gdynia Lechii Gdańsk, Legi Warszawa, Polonii Warszawa czy ponownie Arce Gdynia. W 2014 roku był trenerem Lechii Gdańsk. Przy bilansie zaledwie 5 punktów zdobytych w 6 spotkaniach został zwolniony ze stanowiska, objął jednak drużynę Rezerw. Franciszek Straka. Czeski piłkarz i trener piłkarski były reprezentant Czechosłowacji w 2011 roku został ściągnięty do Arki Gdynia, ale nie zdołał uratować zespołu przed spadkiem z ekstraklasy. klasy. Szkoleniowiec, rodem z Budziejowic, piastował swoją funkcję przez 11 spotkań, z których wygrał zaledwie 2, 3 zremisował, a 6 razy dostał w tyłek. Mirosław Copiak, czeski trener piłkarski znany z prowadzenia polskich klubów i to nie byle jakich, bo takie potęgi trenował jak Świt nowy dwór mazowiecki odreł Opole, fotbal Trzniec, naprzód zawada LKS Łąka czy nad Góra. Po wywalczeniu awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej przy zielonym stoliku z 10 meczów, w których prowadził świt Nowy Dwór Mazowiecki, nie wygrała ani jednego, a ostatnie pięć przegrał. I tak zakończyła się jego ekstraklasowa kariera. Jak wspomniałem, materiał został opracowany na podstawie sport.pl, ale wprowadziłem kilka własnych zmian. Jeśli chcecie stwórzcie własną listę 10 najgorszych polskich trenerów czy 10 najgorszych trenerów polskiej ekstraklasy i umieścicie ją w komentarzu, zobaczymy, czy nasze listy się Pokrywają. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie raz na jakiś czas poruszę temat piłki nożnej, choć zazwyczaj są to te tematy bardziej historyczne. Mimo wszystko myślę, że kanał jest godny uwagi. Poruszałem m.in. ostatnio temat strajku nauczycieli czy spalenia kukły Żyda, o czym było bardzo głośno w mediach. Koniecznie zostawcie na Światowej Historii subskrypcję oraz łapkę w górę, bo to niezwykle pozycjonuje kanał. No a tak naprawdę pozycjonowanie. I dobry tytuł, to jest podstawa oglądalności filmu, bo film może być niezwykle dobry, mimo to w ogóle się nie oglądać. W ogóle mam dużo takich filmów i na Światowej Historii, na Światowej Dyszce, w które włożyłem dużo pracy, i poświęciłem dużo czasu na nie i są naprawdę dobre, jestem z nich zadowolony, a nie obejrzały się wcale tak dobrze. Jakbym tego chciał? Zresztą podobna sytuacja jest na kanale Inwigilator, który mam nadzieję niedługo ruszy, i tutaj mam do Was pytanie, jeśli ktoś dotąd dooglądał. Bo na Inwigilatorze pojawiały się odcinki polityczno-historyczne, ale aktualnie takie publikuję na Światowej Historii, a Inwigilator jest chwilowo zawieszony. Swego czasu na Inwigilator dodawałem animacje, takie krótkie, satyryczne, Właściwie jedna sensowna mi wyszła na temat Polsatu. Czy chcielibyście właśnie takie animacje oglądać? Możecie zobaczyć na Inwigilatorze i dać znać, czy taka forma rozrywki filmików wam się podoba. Koniecznie piszcie w komentarzu. Trzymajcie się i wesołej majówki, w sumie nie wiem jaki dziś dzień, nie wiem kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć.